Jaya Acharyadeva, Jaya Śrila Prabhupada. Jest to 12. płyta, 41. ścieżka. Next is a morning walk conversation Jest to rozmowa na porannym spacerze with His Divine z Jego Grace, boską miłością, A.C. A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Recorded on June Nagrana 29 czerwca 1974 roku 1974 in Melbourne, w Melbourne, w Australii. Jak ty tam się udasz? Madhudvisha, oni mówią, że ciało materialne i dusza połączą się razem znowu w końcu. Oni mówią, że materialne ciało i dusza połączą się znowu razem w końcu. To jest Dehantara Prapti. Inne ciało. Oni mówią to same ciało. Oni mówią to samo ciało. To samo ciało znaczy to samo materialne ciało. Forma może być inna. Forma naprawdę jest inna. Ponieważ ta forma leży w twoim grobie. Ona nie odeszła. Gdzie to? Jeśli ona odeszła, dlaczego ciało jest tutaj? To jest Dehantara. Inne ciało. Jak możesz powiedzieć to samo ciało? To samo ciało leży tutaj. Po śmierci, jeśli to samo ciało będzie funkcjonować, dlaczego to samo ciało nie funkcjonuje? Dlaczego ono leży tu? Oni muszą być rozsądni, nie dogmatyczni. Jak to jest to samo ciało? Satswarupa. Ja nie rozumiem ich filozofii. Czysty nonsens. To same ciało. Jak ty możesz? Ciało tu jest. Madhudvisha. Ciało rozkłada się w trumnie. I wtedy oni powiedzą, że ciało w końcu stworzenia jest zrekonstruowane i połączone z duszą. To w porządku, ale nie to ciało. Rekonstrukcja. To jest ich głupota. To ciało, ty możesz mówić. To jest ciało materialne. To jest również materialne ciało. Ale nie to ciało. Tak jak zmieniasz swoje ubranie. Inne ubranie jest również zrobione z bawełny. I to jest również zrobione z bawełny. W ten sam sposób ty możesz powiedzieć to samo ciało. Bawełniane ciało czy ubranie. Ale ty nie możesz mówić, że to ubranie czy to doti pójdzie z tobą. Jak oni mogą to mówić? To ciało leży tutaj. To ciało znaczy to materialne ciało. Madhudvisha. Oni powiedzą, jakichś rzeczy ty nie możesz zrozumieć. Ty musisz jedynie przyjąć na wiarę. Ty nie możesz zrozumieć. To jest również dobre. Przykładowo dziecko nie może zrozumieć. Ale tam musi być jakieś objaśnienie. Inaczej jak w zaawansowanym etapie ktoś może przyjąć? Oni powiedzą dogmatyczny. To ciało znaczy to materialne ciało. I to materialne ciało ma tak wiele form. 8 milionów 400 tysięcy. Piekło znaczy
To jest również piekielne. Drzewo stoi przez 5000 lat, czy 500 lat. Czy to nie jest piekielne? Jeśli poproszę Ciebie, stój tutaj przez 5 dni, Ty umrzesz. Jeśli by było takie polecenie od rządu, stój tutaj przez tak wiele dni. Swarupa, nagi. Nagi, rozebrany. Nagi. To jest piekielne. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna. Hare Ram, Hare Ram, Jaya Prabhupada. Teraz inne piekielne życie. Pies tam szczeka. Jego jedynym zajęciem jest szczekać. Pan lubi trzymać psa. Ale jeśli jemu się powie, że ty również zostań psem, on nie zgodzi się. Czy on się zgodzi? Madhu Dvisha. Ale kiedykolwiek on się, czy on się zgodzi, czy nie, on stanie się jednym, jeśli on jest za bardzo przywiązany do niego. Główny inżynier budynków, powozów i wszyscy ci ludzie są jego sługami, asystentami. Jagannatha będzie bardzo zadowolony z was. Odrobina służby dla Boga jest przyjmowana jako wielka służba. Krishna jest tak łaskawy. Powinniśmy próbować zawsze dać najlepszą służbę, najlepszą energię i staniecie się wyzwoleni. Faktycznie my nie możemy dać żadnej służby Krishnie. On jest nieograniczony. Jaka jest wartość naszej służby? Ale on przyjmuje to poważnie. O, on próbował dać mi jakąś służbę. Próbuje. Inaczej, jaką służbę on potrzebuje od nas? Przykładowo, on stworzył te wielkie wszechświaty. Jaką służbę my możemy dać? Przez jego wolę on może stworzyć miliony wszechświatów. Jaką służbę możemy dać? Nie. To są możliwości służby. To Ratha Yatra. Bóg jest tak wielki. Tak wielki. Jak my możemy to tak popchnąć w Ratha? To jest możliwość. Że ty możesz usadzić jego na tym powozie i przygotować to, stworzyć, ponieważ twoja energia jest zaangażowana w jego służbę. To jest przyjmowane. Ten przykład, tak jak małe dziecko je cukierki i spośród tego, jeśli on ofiaruje ojcu, ojcze, weź to, i ojciec weźmie to bardzo poważnie. O, bardzo wspaniale. A czym jest ten cukierek dla ojca? To jest nic. Ale ponieważ dziecko ofiarowało ojcu z miłością, ojciec przyjmuje to bardzo poważnie. O, jesteś taki wspaniały. Tak, tak, daj mi. To jest stwierdzone w Bhagavad Gita. Tatram puspam phalantoyam jomi bhaktya pujas. Liść, owoc, odrobina wody. Jaka jest wartość tych rzeczy? Ale ponieważ on daje mi z wiarą i oddaniem, ja to przyjmuję.
A czym jest ten kawałek liścia i owoca dla Boga? To jest nic. On będzie obsługiwany przez setki, tysiące bogów szczęścia. Wtedy jaka jest wartość tego liścia i kwiatu i owocu? Ale nadal on mówi, ja to jem. I raz jak Bóg zje z twoich rąk, wtedy twoje życie jest sukcesem. Oczywiście w tym kraju wiele tysięcy ludzi przychodzi. I ich takie dotacje są 1000 rupii. Do you think these people are coming to offer these 100,000 rupees daily to a stone? Ty myślisz, że ci ludzie przybywają ofiarować 1000 rupii kamieniowi? And the acharyas established this temple for bluffing. I acharyowie ustanowili tą świątynię, aby blefować people, ludzi? Does it mean? Czy to oznacza? They're collecting. Oni zbierają. They do not know this science. Oni nie znają tej nauki. Yes, yes. Dranie. And therefore simply, dlatego tylko simple life grzeszne życie cannot help. Nie może pomóc. Bina posugna. That is stated in the to jest stwierdzone w Śrimad Bhagavatam. Ktoś, kto jest zabójcą zwierząt, on nie może zrozumieć duchowej nauki. To jest stwierdzenie. Pasiugna znaczy zabójca zwierząt. Dlatego pierwszym zakazem jest zatrzymać to zabijanie zwierząt. Inaczej ten tępy mózg nie będzie miał możliwości zrozumienia. Oni nie mają możliwości zrozumienia. Osły. Duskritina znaczy zawsze zaangażowani w grzeszne czynności. Oni mają mózg, ale im mózg będzie używany jedynie na grzeszne czynności. Oni są nazywani duskritina. Kriti znaczy dobry mózg. Duskriti znaczy mózg będzie używany na grzeszne działanie. Dlatego są osłami. Pomimo dobrego mózgu, są draniami. Ponieważ mózg będzie używany na grzeszne czynności. Jak ustanowić tą maszynarię do zabijania zwierząt? Mózg będzie używany na ten cel. Jakiekolwiek zwierzę może być zabite zwykłym nożem, ale oni stworzyli taką wspaniałą maszynarię. Ich mózg, drański mózg będzie używany dla tego celu. A co oni zrozumieją? Oni przygotowują swoją drogę do udania się do piekła. Co oni zrozumieją z duchowych rzeczy? Natura nie wybaczy. To nie jest możliwe. Skąd te prawa przychodzą, dopóki nie ma praw Boga? Każdy będzie zabity. Oni myślą, że my nie udamy się do rzeźni, aby być zabici. Oni zabijają, my kupujemy. A oni mówią, że my nie idziemy do rzeźni, żeby zabijać.
Oni zabijają, my kupujemy. Buddyści mówią to. Każdy to mówi. Dlatego, zgodnie z pismami wedyjskimi, ci jedzący zwierzęta, oni powinni zabić ich osobiście. Dlatego, że oni mogą zobaczyć, jak wiele cierpienia tam jest. Dlatego on to zatrzyma. Ale teraz rzeczy są robione w rzeźniach. Oni tego nie widzą. Oni kupują wspaniale zapakowane. Oni nie wiedzą. I zostają uwikłani. Dlatego, według wedyjskiej instrukcji, jeśli chcesz jeść mięso, ty zabij osobiście, przed sobą, przed bogynią Kali. Tak, że to zwierzę otrzyma w następnym życiu ludzką formę. On jest promowany natychmiast. On nie będzie musiał przechodzić przez proces ewolucyjny. Otrzyma natychmiast. I to jest dane prawo, że jak otrzymasz ludzką formę życia, ty możesz zabić tą osobę. Widzisz? To jest proces Balidana, mantra i wszystko. Jaya Shlabra Upada, Jaya Acharya.